Witam Was po dłuższej przerwie. Chciałam pokazać, jak na dzień dzisiejszy wygląda moje statko stripesów. Tutaj akurat kilka krewetek się zebrało na posiłku. No i jak widać, zaczęła się w końcu różnicować kolorystyka. Bo wcześniej wszystko wyszło od jednej brązowej krewetki. A teraz już w zależności od ich nastroju, od nie wiem, genów, od tego, gdzie przebywają, w którym miejscu akwarium, zaczynają nabierać kolorów jakby bardziej indywidualnych. A jak widać, są jaśniejsze brązy, właściwie prawie beże. Są troszeczkę ciemniejsze, bardziej czekoladowe. Tutaj krewetka taka... Ciężko mi zbliżyć. Ta w tym miejscu. Bardziej taka ciemna. Na środku mam na myśli tą z tyłu troszeczkę. Są też takie. Ta chyba będzie szła w odcień zielonkawy. To jest jeszcze bardzo młodziutka samiczka. I jeszcze swój kolor dopiero pokażę. Tam taka szarawa, które bardzo ja osobiście lubię. Tutaj też jakaś dorosła samiczka, niezdecydowana kolorystyka. Także jak widać, jest ich tutaj troszeczkę. Część oczywiście tylko przyszła. Pomiędzy nimi chodzą również krewetki Neocaridina. Ciężko nazwać, z niebieskich wyszły, ale staram się utrzymać je w kolorystyce jak najbardziej ciemnej, czyli bardziej, żeby poszły w black, ale są też takie granatowe. Jeszcze im daleko do całkowitej czerni. Jak widać, maleństwa chodzą również niebiesiutkie. Także tak to wygląda. Powoli się toczy i mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej z czasem, bo im statko jest starsze, to znaczy kilka pokoleń, im późniejsze i więcej pokoleń, tym bardziej kolory stripesów wychodzą ciekawe. Dodatkowo oczywiście wiek robi swoje, bo krewetka, która jest młodziutka, to tak jak widać, tutaj jest jeszcze troszeczkę przezroczysta, natomiast ta jest już starsza, już ma ten pigment mocno kryjący, a krewetki, które robią się, są już całkowicie stare, potrafią nabrać kolorów, robią się jakby dwubarwne. Grzbiet inny, reszta tłowia inna. Samczyki niestety nadal pozostają takie przezroczyste. Tu akurat jest taki z brązowymi paseczkami, a nie ma w tej chwili takiego, żebym mogła pokazać, które mi się najbardziej podobają. Właśnie jest. Tutaj jest taki z bardziej pasami czarnymi. One naprawdę różnych pasów również nabierają. Także to tylko ich przezroczystość się nie zmienia. Chociaż ten całkiem kryjący jest pigment. Ale nie stuprocentowy, tak jak u samic. Natomiast tutaj też jest jakiś samczyk młody. Zaraz spróbujemy. Brązowy. Na środku akurat scenerii, czy brązowy, właśnie noszący geny brązowych samiczek, że tak powiem. O tak. I obok niego właśnie szarawa. O. Także dobranoc, bo moje krewetki poszły spać.